Przed II wojną światową mój prapradziadek, Józef Szelcen, był bogaty. W 1929 roku kupił Chevroleta, który stał się pierwszą taksówką w Zwolszczyniu. Tak dobrze na tym zarabiał, że w 1931 roku mógł sobie pozwolić na zakup kolejnego samochodu i zatrudnienie szofera, Józefa Herzoga. Niedługo później otworzył koncesjowaną wypożyczalnię samochodów. Kiedy zaczęła się wojna, ogłoszono mobilizację i samochody zostały zarekwirowane. Trzeba było zawieźć je aż do Warszawy, skąd prapradziadek wracał rowerem. Prawie cały majątek przepadł. Zostało tylko trochę złota, które zdobył przewożąc ludzi. Dla bezpieczeństwa zakopał je. Podobno zrobił to w dwóch miejscach, ale tylko o pierwszym wiadomo. Było niedaleko domu jego matki. Niestety, kiedy nadeszli Rosjanie, ktoś, prawdopodobnie jego sąsiad, doniósł im na niego, że jest bogaty. Przyszli do niego i zaczęli mu grozić. Wiedział, że mówią poważnie. W tej sytuacji prapradziadek nie miał wyboru. Musiał im powiedzieć, gdzie ukrył złoto, albo zostałby zabity. Nie mógł pozwolić, aby jego córeczka Cecylia została bez ojca. W latach 50. rodzina spolszczyła nazwisko. Po I wojnie światowej mój pradziadek kupił gospodarstwo pod Lwowem od jednego z oficerów Józefa Piłsudskiego, którzy dostali od niego zdobyczne ziemie. Przez około 4 lata przebywał tam sam i wszystko przygotowywał. Po tym czasie sprowadził tam swoją rodzinę. Myśleli, że w końcu znaleźli idealne miejsce dla siebie. Nie zostali tam jednak długo. Wybuchła kolejna wojna i nie mogli już czuć się tam bezpiecznie. Zostali zmuszeni do opuszczenia swojego nowego domu. W trakcie podróży zostali zaskoczeni przez Rosjan. Zaczęła się paniczna ucieczka. Ich życia były zagrożone. Niewiele brakowało, a moja prababcia zostałaby zastrzelona. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny. Dotarli do swojego starego domu i tam już pozostali. Jest 2022 rok. Pod koniec lutego Rosja najechała Ukrainę. Rosjanie planowali opanować ten kraj w ciągu kilku dni. Nie spodziewali się jednak tak wielkiego oporu ze strony Ukraińców oraz tego, że prawie cały świat ich potępi. Ludzie z wielu państw organizują zbiórki, wyrażają poparcie dla Ukrainy, zapewniają pomoc uchodźcom, biorą udział w protestach, mówią o tym, co się dzieje. Pomagają i będą nadal pomagać, bo wojna nadal trwa.